No i siemano, Kawasaki KXF450. No, gruby remont, gruby. Miało być taniej, a wyszło jak zwykle. Pompy oczywiście oleju do wymiany, wał do wymiany, cały wał. No, nazbierało się. Łożyska jednego nie szło dokupić, też tam suma za łożysko taka wyszła dosyć duża. No, a rozbierania nie nagrywałem, bo tak nie myślałem, że aż tyle się tu porobi, a tu jedno ciągło drugie. Nie wiem, co tam wcześniej nawet dodawałem, bo już długo czekałem na te graty. Także coś tam może posklejam, cylinder tak samo na śmietnik. A selekcja jeszcze była, no ale widzicie jak to jest. Zawór wypaliło, cylinder porysało. No a dzisiaj co, bierzemy się za składanie. Silnik już tu o-ring jest, także został wał i silikon. Silnik na masie jest składany. Także wszystko sobie umyję i będziemy silikonować obie połówki. No bo tak od najlepszych się uczę, że tak powiem, i będziemy dawać na dwie strony silikon. Tylko to też tak jakieś tam cięcie zrobię, wszystkiego pokazywał nie będę. Troszkę sobie odtuścimy. Tam gdzie jeszcze się dadamy oleju trochę. Odtuścimy, posmarujemy silikonem, no i tu będzie trzeba jakoś kurna zrobić, żeby w miarę szybko się uwinąć z tym, bo wał chcę później dać. Pierw silikonem posmarować jedną połówkę chociaż, wał i drugą połówkę. Dzisiaj tylko go sobie zamknę, poczekam do jutra, żeby tam wyschło wszystko ładnie i jutro będę sobie składał. Na głowicę jeszcze też poczekamy, też głowica do majstra poszła, wał tak samo, majster z genetyki przebijał. Jest zawsze u niego luks robota. Teoretycznie jakbym wał wsadził, to może i bym tu podszedł kurna paluśkiem. Podszedłbym. Pewnie, że bym podszedł. Małe paluszki to co? A nie będę się musiał tak śpieszyć, nie? Uwaga. O, ideolo. Tak to miało wyglądać właśnie. No, małe paluszki to pewnie, że podejdę. Dobra, biorę się za silikonowanie, małe cięcie i łączymy. Śrubki już mam posegregowane wielkościami, także może jakoś dopasujemy. Jeszcze sobie zobaczę na zdjęcie, czy wszystko mam i działamy dalej. Dobra, grzejemy i zamykamy, bo nie ma czasu. Wszędzie, że tak powiem, jest palcem dotknięte. I nic więcej. Dobra, zamykamy panie. Ważny moment. No i co? Widzicie jak ładnie powychodziło? Dosłownie ciut, ciut wyszło. W środku tak samo. Tyci, tyci. Wiadomo, jeszcze nie jest ściągnięty. Zaraz go będziemy ściągać. Ale siadł. Dobra, te jak pamiętam to były w środek. Raz, dwa, trzy. Albo gdzieś na zewnątrz. Tu chyba, no to. Dobra. To był imbus. Na razie tylko tak dokręcam. I tak samo ósemeczka. Była z tego co pamiętam podkładka miedziana w jakimś celu. Na razie ją damy. Blaszka była chyba tu na
te i mamy trzy długie śruby. Raz, dwa, trzy. Dwa, cztery, pięć krótkich. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Kurwa, nic nie zostało nawet. Na razie tylko tak ręką połapię. Wał się kręci, skrzynia też. Dobra, ile tu było do momentu dokręcenia teraz? Na razie wszystkie oblecimy na 12. Dobra. I teraz w koło. Może nawet jeszcze tylko sobie tylko tak podokręcam. Nie będziemy jeszcze dawać na 12. No i pięknie. Troszkę silikonu wyszło, ale niewiele. Korba się ubrudziła trochę. Widzicie, jak ładnie? Nie trzeba wcale wiele walić. No, także ja sobie to obetrę. Wszystko fajnie. Skręcone jest. To najważniejsze. Korba Proxa. No i co? I tu mam całą resztę później do składania. Ale to na jutro, bo mówię, chcę nie ruszać tym silnikiem, żeby sobie to zastygło, tam ładnie wszystko w środku też troszeczkę wypłynęło. Także sam raz. Dobra, to na razie na tyle. Jutro składamy dalej. No i dobra, dzień drugi. Bierzemy się za składanie. Tak to sobie wyszło. Nic nie widać, żeby coś było silikonowane. Szkło by się silnikowi przydało, ale no właściciel nie chciał robić, bo i tak już kupa śrutów pójdzie w to. No, korba działa, skrzynia się obraca, wałek sobie muszę założyć, to zobaczymy, czy biegi wchodzą. I bierzemy się za składanie dalej. Tedik oczywiście się wyleguje znowu. Trochę cieplej tu ma, bo teraz te mrozy. Kamera na głowę i lecimy. Będę co chwilę na telefon patrzał na pewno do serwisówki i do fotek, które sobie wcześniej porobiłem. Dobra. Tu sobie tylko wsadzimy ten wałeczek na razie. Większość rzeczy mam poczyszczonych, ale jeszcze sobie będę przecierał czy coś takiego. Wszędzie uszczelniacze nowe, tu tak samo. Są podawane. To lecimy, co tu mamy? To i sprężyna. To pierwsze sobie założymy sprężynę. Tylko ile tu było? 8,8 Nm na tej śrubce. Sprężynka. Podkładka. No i dajemy sobie na 8,8, 9 Nm. Będzie dobrze. Działa. No i dalej. Tu musimy, mamy taki bolec, o właśnie, żeby go nie zapomnieć. No, wyłaź, że. O. Dajemy go w ten programator sobie. Hops. On tak nam troszkę wystaje. No i tu dalej w ten bolec nam pasuje kolejny element. Nie wiem, jak on się fachowo nazywa. Tylko musimy sobie sprężynę oczywiście odsunąć na bok. Co nie jest takie proste. I tu ma być 24 Nm. Gitarka. Dwa pudełeczka wolne.
tak to właśnie będzie szło po trochu. Także co, lecimy dalej. Tu uważamy na te blaszki, żeby nam to nie powypadało za bardzo. Wszystko na swoim miejscu musi być. Teraz je musimy lekko sobie ścisnąć, bo inaczej nam chyba nie wejdą. O właśnie. No i nawet to pasuje, powiem wam. Jakieś tam biegi chodzą. Nie wiem, czy tu jest tak... Nie, chyba jest fabrycznie. Jest taka śrubka i taka śrubka na śrubokręt i na ósemkę. No i na śrubkach mamy już 10 i bodajże 7, jak pamiętam. Także tak sobie dokręcamy. Dobra, to jedno mamy. Możemy sobie zarzucić wałek zmiany biegów. No i co? Chyba siadł. Może z ciekawości zobaczymy sobie, jak ten biegi wchodzą. I czy w ogóle wchodzą. Jedynka. Luzik. Dwójka. Trójka. I czwórka. I dalej nie ma piątki, nie ma. Trzy, dwa. I luzik. Dobra, dźwignia na bok. Składamy dalej. To co, pasuje, żebyśmy sobie teraz pompę oleju włożyli, wałeczek i pokrywę. To by było to. Pompa oleju idzie nowa, także stara do kartonika. Zakładamy nową za 500, kurwa. Masakra. Chodzi, chodzi. No i tu podobnie mamy taki mały kołeczek ustalający. Kurwa, wyłaź. Też sobie go trzeba wrzucić. Hops. Kurwa mać, trzeba mieć rączki do tego. O. No i co, pokrywa? Hops. I tu dajemy też 10 Newtonometrów. Jedna jest taka krótsza trochę. Ale widzę, że wszędzie pasuje. No nie, nie wszędzie. Ta krótsza tu musi iść w środek. No i dobra, kolejna rzecz jest. Pompka założona. Dobra, możemy sobie założyć wałek jeden na tutaj na skrzynię. Tu mamy tryb i dwa pierścienie. Trochę sobie to przetrzemy. No i dajemy jeden pierścień na dół.
Teraz mamy kółeczko i tu mamy out, oznaczenie. To napisem dajemy do siebie. Hops. No i drugie zabezpieczenie. Hops. O. Siedzi. Siedzi. Teraz możemy sobie tu tryb na pompę oleju tak samo wrzucić. I tu też jest małe bardzo zabezpieczenie. Hops. I tu też mamy kropkę z jednej strony, no to wiadomo, kropka musi być do góry. Tu do góry pamiętamy, żeby sobie wsadzić tulejkę. No i na to o-ring. Wkurza mnie w tych zestawach uszczelek. Mamy komplet już o-ringów. Uszczelki, jakieś ten, większość rzeczy jest. Ale jakiś o-ring nieraz, jakaś pierdoła i... No to już zestaw, to powinien być zestaw, faktycznie, nie? Ja tu mam na szczęście dużo takich tych, ale nieraz mam problem i tak coś dobrać. No i takie właśnie to są te zestawy. Do składania. Także no, nieraz i tak nas coś zatrzyma i tak przy składaniu, że trzeba dokupić. Dobra, tulejkę mamy. To może sobie założymy na wał tryby. I mamy dwa tryby. Podkładkę i nakrętkę. No i tak dajemy mały tryb. Duży tryb. Podkładka. I nakrętka. Tu sobie na razie nie dociągnę, niestety. No bo nie mam jak za bardzo. To sobie później dokręcę. A, tu jest lewy gwint. Też mówię, coś mi nie chce złapać. Na razie sobie tylko tak złapiemy po prostu, żeby było. A później będziemy myśleć. Moglibyśmy sobie wrzucić wałek balansowy. Już. Hops. No i jak już tu jesteśmy, to damy sobie wałek może kopki od razu. Dobra, zmiana baterii, bo siadła. W sumie to chyba tylko wałek kopki założyłem sobie. I tu jeszcze podkładeczka sobie idzie. Cyk, fuch. Może mi nie spadnie, chociaż mogłem jeszcze tego nie zakładać, bo będę silnik obracał, to ten. No ale może nie spadnie, zobaczymy. Będę wiedział gdzie jak coś. No i dobra, druga strona. Co by tu zacząć? Może pompa oleju, nie? I co, zaczniemy sobie od pompy oleju. O! Takie coś. Dekielek, sitko jeszcze muszę umyć, tej strony sobie nie myłem jeszcze. I tak samo taki kołeczek ustalający mamy. Dobra, pakujemy sobie czyste siteczko, ładne, wymyte. No i na razie chyba dwie śrubki.
to tylko sobie tak złapię lekko, bo później tutaj mamy chyba blokadę tak samo i wtedy dopiero tam te dwie będą. Tu jeszcze taka blaszka przyjdzie i wtedy dopiero sobie dokręcimy tak jak trzeba. Dobra, małe cięcie zrobiłem. Za dużo tu nie poskładałem, tylko ta lewa strona trochę. Filozofii tam tu nie ma, to tam każdy sobie ogarnie. Tłok, to i tak będę ściągał tłok, tylko zarzuciłem, wcisłem stworzeń i cylinder położyłem z racji tej, żeby sobie ustawić górny punkt. Może to nam jakoś inaczej też idzie. No i tu te zębatki wszystkie fajnie sobie poustawiać. Także myślę, że teraz będzie git wszystko. No co, tylko ten wałek, zębatkę i tu te pompy oleju, to tam chyba jeszcze widzieliście. I tyle złożyłem. Z tamtej strony nic więcej nie poskładałem, jak na razie jeden wałek mi wypadł, ale to też nic. No, także na dzisiaj tyle. Ciąg dalszy, myślę, że jutro. Dobra, kolejny dzień mamy. Co nieco jeszcze sobie założyłem z tamtej strony i z tej. Tryby poprzykręcane, poustawiane na znaki, cylinder sobie założyłem ze starym tłokiem, tylko żeby górny punkt sobie ustawić. No i co? I moglibyśmy założyć kos sprzęgłowy. Tu jest 98 Nm, jakby ktoś dopytywał. I tak samo chyba jest na koszu. To co, zakładamy kosz. Siedzi. Podkładka. Blokada i tu mamy podobnie 98 jak na wale. Nawet chyba nie mam ustawione. Na razie mniej damy. Będzie ciężko utrzymać. 40. 98. Ops. O, yes. Ideolo. Działa. Działa sprzęgło. Ja sobie muszę sprzęgło troszkę przemyć i zaraz sobie składamy, bo tutaj już nie myłem tego. Dobra, mamy sprzęgło przygotowane, możemy sobie wrzucić. Po kolei. Kosz już też trochę wyklepany. Ja zawsze przekładki montuję, bo one są jedną stroną ostrzejsze, drugą gładsze. To zawsze tą gładszą do siebie montuję, żeby miały łatwiej po prostu się ślizgać po koszu, jak wciskamy sprzęgło. A ostrą stroną do silnika. Docisk. No i sprężynki. Dobra. I tu mamy 10 Nm, 9 Nm niecałe nawet. Także malutko. Nawet się ręką utrzyma. I co? Będzie? Sprzęgło działa? O kurde, działa. No i ta strona prawie gotowa, nie? Ten cylinder jest i tak na śmietnik, mówię. Tłok jest tylko tak bez pierścieni wsunięty. Dobra, to co? Przykrywamy. Teraz tak, tu lejki są dwie.
O-ring i tulejka tu w środku. Wszystko chyba jest. Pokrywa już umyta, pod uszczelkę przygotowana. Trochę sobie ją przepsikam tylko. Uszczelniacz nowy na kopce, pompa wody, nowe uszczelniacze. I tu ten kanał olejowy. Także tak by to było. Dobra, uszczelek jeszcze dużo, bo na razie to na masie większość rzeczy robione. Ale w końcu się doczekaliśmy na uszczelkę. Nawet pasuje. Tu był karter spawany, ale nawet to ładnie zrobione jest. I tu sobie trzeba trafić dobrze na tym wałkiem pompy wody, bo widzę, że on tu jest wycięty pod, chyba jest z tego wałka balansującego napędzany. Tak mi to wygląda. Dlatego będzie sobie trzeba pewnie nim poruszać, żeby to nam siadło dobrze, bo to było przestawiane wszystko. No właśnie, wszędzie ładnie siadło. Nigdzie nie odstaje. Pompa się kręci. Kręci się. Także powinno być dobrze. No i dokręcamy tak jak ma być. Widać koniec. I pyk. Przyspieszamy trochę, bo będzie z godzinę film trwał. Korek wlewu, no niestety jest jaki jest. Nie kupowałem nowego, bo i tak już drogo wychodzi, także jak właściciel będzie chciał, to się zamówi. A tu pozakładane wszystko co, sprzęgła, pokrywy, pompy, filterek oleju nowy. Kopki na razie nie zakładam, bo to wiadomo, mi będzie przeszkadzać. Druga strona, tak wygląda. To już sobie wczoraj składałem. Łańcuszek mi wpadł. Tak wygląda druga strona. No i to samo, no. Wszystko jest na swoim miejscu już prawie. Magneto założyć mi zostało. Tłok w górę. Cylindra nie będę ściągał, będzie cylinder nowy, ale zostawimy go, żeby nic tam nie wpadło. Znaki. Także no powinno być, tu trzeba pamiętać też, żeby wszystko było, tu przepływ oleju, żeby był tak jak trzeba. Także zamknę sobie tą stronę. No i zaleję oleju, bo mnie ciekawi czy... Działa, bo mnie ciekawi czy będzie... Żeby było sucho, nie? Pod spodem. Także magneto już miałem wymyte wczoraj, bo już wczoraj zacząłem. Clean jest. Ten... I zakładamy. Na magnecie 78 mamy mieć newtonometrów. I mamy przykręcone o-ring, uszczelniacz znaczy nowy na, tutaj na ten wałek. Bo tu też olej sobie idzie. Już dałem, także uszczelka. Uszczeleczka i powinno być git. I zamykamy drugą stronę. No i dobra. Ready to race. Także co, ja sobie zalewam olejem maszynę. I zostawię tak ją, dopóki nie będzie głowicy i cylindra, bo cylinder też trzeba nowy kupić, tak jak już mówiłem. O. Tak to sobie wyszło. Także co, to tyle, składanie dołu silnika, a może góry i odpalenie będzie w innym odcinku, bo to jeszcze trochę potrwa zanim mi wszystko przyjdzie. Więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.